kochani, z tej strony zawsze Oki, zapraszam Cię na kolejny nowy odcinek na tym kanale. Słuchaj, ostatnio mam manię, a raczej to jest mój drugi film, stosowania dziwnych aktywatorów do slime, a te pomysły podrzucacie mi Wy, więc mega Wam bardzo za to dziękuję. Cały czas przewijało się w komentarzach, a spróbuj, czy jako aktywator może zadziałać odświeżacz do powietrza. Wzięłam ten najtańszy z Biedronki za 2 zł, 3 zł. I zobaczymy, co się stanie. Już robiłam małe eksperymenty na droższych odświeżaczach i kosztowały one za 15 zł. Nic się nie działo. Jednak ten coś wzbudził moje podejrzenia i stwierdziłam, że zrobimy razem ten eksperyment do końca. Mam przygotowaną miseczkę, do której wleję sobie tutaj szybciutko białego kleju. Niezbyt dużo, ponieważ... Dobra, tyle nam wystarczy. Najwyżej to będzie taki mini slime. Dodam do niego barwnika, będzie to czerwony, ale chciałabym, żeby wyszedł różowy, więc dodam tylko kropelkę. I to wszystko tutaj wymieszam teraz. Powstał teraz taki ładny kolorek różowy, delikatny. Tego kleju specjalnie mało, żeby mieć pewność, że wyjdzie nam ten eksperyment. Mam taką nadzieję i będę dodawać teraz odświeżacz do powietrza. Jeżeli jesteście wrażliwi, to załóżcie sobie maski na buźkę, bo może komuś przeszkadzać ten intensywny zapach. Ja mam otwarte okno, więc lecimy z tym. I mieszamy. Proces ten może być czasochłonny. Widzicie, coś się dzieje, taka pianka się robi. Dodam troszeczkę kleju teraz do tego i wymieszamy. Potrzebny będzie od razu aktywator. Ten aktywator właśnie ma tę piankę, więc mega mi to pomaga. Działamy. Teraz dodajemy tylko i wyłącznie aktywator. Coś tak jakby chciało się dziać. Na pewno to zauważacie na filmiku, bo jednak ta masa trzyma się na tej łyżeczce. Ale nie wiem dokąd... Oj, przepraszam się. Ale nie wiem dokąd, że to będzie slime. Zawsze jak nagrywam, to towarzyszy mi mój piesek. Dodaję aktywator. Tak to wygląda. Chyba jeszcze dodam z ciekawości. Tak jakby chciał przybierać, to naprawdę bardzo fajną masę, ale nie wiem, jaka jest potrzebna tego ilość. Odczekam chwileczkę, żeby się wchłonęło teraz to. Może to będzie miało jakieś inne, lepsze działanie. Okej. Wyszła nam z tego pianka. Chyba niestety nic z tego nie będzie, chociaż miałam pewne nadzieje. I jednak, jak widzicie, mamy piankę. Więc no, troszeczkę się nie udało. Dajcie znać, czy któryś z Was używał jako aktywatora odświeżacza do powietrza. Jeżeli tak, to jakiego? Jeżeli im się udał, to już w ogóle jakiego mi napiszcie. No i sprawdzimy oczywiście. No nic, dalej nic. No dobra. Tak to wstępnie wygląda. Jeżeli macie jakieś rady, to piszcie. Będę wdzięczna za każdą radę.